tajfun przeminął. To był tajfun. Nie wierzyłam wczoraj pani, która mnie przed nim ostrzegała, ale rzeczywiście to była solidna ulewa. Jak się już rozłożyłam w tym namiocie i jak siadłam do kolacji, to tak zaczęło lać straszliwie. Jak wyszłam myć zęby, to przez parasol deszcz przelatywał. Oczywiście powinnam była to sfilmować, ale to już była ostatnia rzecz, którą chciałam robić. Namiot dał radę, ale nie był w środku suchy. No podłoga to wiadomo, bo mi nakapało na folię, jak się rozkładałam, ale zaczęła woda się przedostawać przez ten szczyt piramidy. I jeszcze w jednym miejscu gdzieś coś przesiąkało, ale bardzo delikatnie od strony przedsionka. Ja wiem, że ten namiot nie jest nowy, on ma przecież, on już jest na czwartym truchajku, więc jest to emeryt wśród namiotów. I jakby wiem, że tak jest. A rozwiązałam ten problem na szczęście dosyć prostym sposobem. Wzięłam siatkę, folię, tam się suszy i po prostu nałożyłam na ten szczyt namiotu i przestała ta woda lecieć. Jak nie jest taki tajfun, to on nie cieknie, tylko naprawdę był to niesamowity deszcz. No, wszystko jest delikatnie wilgotne, ale no, mokre nie jest. Śpiwór jest tak wilgotny jak zawsze, więc to nic. Namiot jest mokry, już spakowany, no, ale nie jakoś strasznie. Pora deszczowa idzie i ja z tym wszystkim. No tak, trzeba kupić nowy namiot, już naprawdę muszę kupić nowy namiot. Czy mam w domu więcej namiotów, wiecie o tym, bo znacie moje namioty. Tylko że mam tylko jeden namiot, który ma osobną moskitierę, którą można sobie zawiesić właśnie przed komarami pod wiatą i dlatego go zabrałam. Muszę po prostu kupić drugi, jakiś podobny albo taki sam, tylko że to był customowy namiot z przerobionym wejściem na prawą stronę, bo w oryginale ma na lewą stronę, na lewą rękę, ja jestem praworęczna. Lubię mieć wszystko z prawej. No, tym się będę martwić, jak już wrócę z Japonii. Teraz kończę poranną kawę i zbieram się. Będzie asfaltowo, zostaję na Nakasendo, bo nie za bardzo jest inna opcja. Obchodzenie jakimś gigantycznym łukiem nie ma za bardzo sensu, a też nie ma trasy, którą mogłabym wybrać, bo po prostu nie ma w tamtych górach od tej strony żadnych szlaków takich, którymi mogłabym iść. Może są jakieś krótkie takie ścieżki, ale nie są liniowe i są tylko asfaltowe dróżki. No to asfalt tam jest taki sam jak tu, więc zostanę na tym historycznym szlaku i będą na pewno jakieś ciekawe rzeczy. I po prostu zetnę szybko na północ od Nagoi i skieruję się w kierunku Alp. Mam nadzieję, że jakieś Alpy mi się uda zaliczyć przed porą deszczową. Teraz ma być 2 dni bez deszczu. Pochówek w kurhanach był w dawnych czasach bardzo popularny w Japonii. I tutaj mamy taki zadbany kurhan. Myślałam, że będzie tutaj jakaś wiata, ale nie ma, więc dobrze, że spałam w lesie. Jaka wielka beczka. Chyba jest to model jakiegoś starego urządzenia do transportu używanego na Nakasendo. Chyba była tutaj kolejna taka stacja, taki zajazd na szlaku, na drodze, na dawnej autostradzie. Bo w ogóle jest tu mnóstwo zabytkowych budynków, nie ma takiej agresywnej reklamy. Widać, że chcą to zachować w takiej tradycyjnej postaci. Ładna miejscowość, no i ładna wiata. No i no może trzeba było tutaj przyjść, choć z drugiej strony, zważywszy na to, że jest tu i są tu opcje noclegowe, takie płatne, legalne guest house'y, to pewnie mieszkańcy nie chcieliby mnie tutaj. metrów w bok od szlaku pofatygowałam się z ciekawości. Rosną tutaj 3 cedry, które mają wspólny korzeń, tak jakby wyrastały z jednego wspólnego. Jest to prawdopodobne miejsce pochówku cesarza Kobuna, przez długie O.
jak na takie, miejsce, to trochę mało ludzi tu chodzi i nie ma śladów jakiejś czci w kierunku tego cesarza, a przecież cesarze japońscy do niedawna byli uznawani za potomków bogini Amaterasu w prostej linii. Ale to nie jest jakieś pewne miejsce pochówku, jest to jedno z proponowanych. Było napisane na tablicy. W każdym razie fajne uroczysko na górce, obok tor Shinkansena, główna droga i autostrada. Jestem już na z góry upatrzonym biwaku. Dzień minął dosyć szybko jakoś, choć dłużyło mi się chwilami. Było dziś ciekawie pod względem historycznym. Dowiedziałam się wiele, musiałam pogrzebać trochę w Wikipedii, bo było dużo miejsc, jakichś bitew, jakichś grobów, jakichś takich rzeczy. Okazało się, że ta wieś, nad którą biwakowałam, która się nazywała jakoś na sy, długa nazwa, była miejscem bitwy bardzo ważnej dla historii Japonii, bo tutaj na początku XVII wieku stoczyła się bitwa pomiędzy dwoma armiami szogunów i ten, który wygrał tą bitwę, został potem właściwie takim władcą Japonii i jego ród władał przez następne 200 lat. I to za ich czasów zamknięto Japonię dla świata, odizolowano ją, zakończono większość kontaktów z innymi krajami, z Europą i w ogóle zakaz był opuszczania granic Japonii. Myślę, że, no bo to było w sumie już nieco ponad 150 lat temu, dosyć niedawno. Myślę, że to jest jeden z powodów, dla których nikt tu nie mówi po angielsku, bo po prostu tak długo nie było takiej potrzeby, żeby mówić w jakimś innym języku i żeby myśleć o ludziach mieszkających poza granicami Japonii. To pewnie dlatego. No więc to było bardzo ciekawe. Było trochę takich miejsc historycznych, ale poza tym szlak biegł przez jakieś takie tereny z dużą ilością niezamieszkałych domów, jakieś pofabryczne, jakieś takie dziwne trochę, więc leciałam po prostu jak najszybciej, żeby dojść na biwak. I to jest biwak w Gifu, w stolicy prefektury nowej. Nie widać, bo to jest trzcinowisko nad rzeką. Czytałam w poradach przed wyjazdem, co robić z biwakiem w dużym mieście i co na to można wymyślić. Biwak nad rzeką. Przeważnie duże miasta leżą nad rzekami i mają dosyć jakieś takie dzikie tereny zielone nad brzegami tych rzek. I rzeczywiście tam jest tylko taka asfaltowa ścieżka rowerowa i dla biegaczy i w ogóle. I potem jest wał przeciwpowodziowy, a samochody jeżdżą tym wałem przeciwpowodziowym. Może pokażę, wychylę się na chwilę. O, to jest tam. I jest tu taki jakiś budynek ze światłami. Myślę, że to jest jakiś bardziej takiej użyteczności społecznej niż zamieszkane przez ludzi na co dzień, jakieś rodziny. No więc mam nadzieję, że będzie tu spokojniej i że to jest dobry pomysł tutaj spać. Po drugiej stronie rzeki nie ma też jakichś zabudowań, jest tylko jakiś stadion do baseballu i jakieś auto widzę tam pośrednio, to może się jednak zanurzę tu w te trzciny. No i ja się tak schowałam w tych trzcinach i powinno być ok. Czekam, aż się całkiem zacznie ściemniać z rozbijaniem namiotu, co nastąpi za jakieś 10 minut. Na kolację omlet jajecznica z wiosennymi warzywami, tymi, które dostałam wczoraj, i pieczone ziemniaczki, które kupiłam w sklepie.
kilka scen z życia miasta na początek dnia. Świątynia, wywożenie śmieci, tutaj fryzjer, ten automat z napojami. Dziś cały dzień takie klimaty będą, bo idę przez miasto, tak jak na Kasendo prowadzi. Noc spokojna, z wyjątkiem tego, że jakieś zwierzę mnie straszliwie oszczekało w 11:30 w nocy. Nie był to pies, to było jakieś nieznane mi stworzenie, ale po paru minutach jak stwierdziło, że sobie stamtąd nie pójdę, to dało spokój i poszło. Jak się pakowałam rano, lunęło, więc zdążyło mi jeszcze pokropić rzeczy. No trudno. No i w porządku poza tym. Z tymi śmieciami tutaj niesamowite ilości produkują śmieci. My też, ale jesteśmy właściwie na dobrej drodze, żeby robić to samo, ale tu jest to naprawdę straszne. Są oczywiście głosy przeciwne temu zjawisku, ale tak jak u nas producenci wolą sprzedać ogromną ilość plastiku niż normalną ilość tego, co powinni sprzedawać. Tak jak kiedyś u nas były pudełka, takie kubeczki z kefirem czy jogurtem, które miały pół litra i one rzeczywiście miały pół litra, a teraz mają tą samą wielkość i mają 350 ml. Jak kupujemy krem do twarzy, to też tam jest łyżka kremu, a pełno tego słoika. No i tu jest to samo właśnie. Także wszystko jest opakowane i oni mówią, nie, my jesteśmy bardzo ekologiczni, wszystko idzie do recyklingu, to znaczy do spalenia. Właśnie wszyscy mówią, że no to tak jakbyśmy spalali ropę, tylko po drodze robimy z tego plastik i dopiero potem palimy, więc jest bardzo dobrze. No nie wiem, nie jest dobrze. Wolałabym kupować jabłko bez plastiku i kiść bananów, które mają swoją własną skórkę, bez folii. Ale tego się tutaj nie da zrobić. No, więc tak, to chciałam wam pokazać z takich rzeczy zwykłych, które ludzie tu mają, żyjąc w tym kraju. Poza tym tu nie ma się nic ciekawego. Świątynia była ładna, nowoczesna, ładna. Mogliby też u nas robić nowoczesne i ładne kościoły, a to się nie zdarza. To rozumiem takie rzeźby. I już parę dni widuję różne żyrafy w różnych postaciach. Ale pytam, gdzie są zebry? Dlaczego tylko żyrafy? No, żyrafy są fajne, zwłaszcza te są fajne. Zobaczcie, jakie mają rzęsy. Znowu jakieś interesujące ruiny. Przypuszczam po kształcie, że chodzi o Kurhan znowu. Ale nic więcej wam niestety nie mogę powiedzieć. Przerwa regeneracyjna. Jestem w sklepie, jest dziś tak ciepło, że po prostu parno i no może nie aż tak parno, ale po tym porannym deszczu było trochę parno i potem zrobiło się tak bezwiecznie i słońce praży i idę drogą, szlak jest nudny, bez nadzieja, ale spotkałam właśnie wędrowca drugiego. Ale tak szybko się pożegnaliśmy, że nie zdążyłam mu zrobić żadnego zdjęcia, tylko zapytał, gdzie idę. Ja też zapytałam, gdzie on idzie. On idzie do Kioto, w odwrotną stronę, a ja na Hokkaido, no i tyle. Ale fajnie, ktoś też idzie tym szlakiem, bo chyba nie jest on zbyt popularny wśród pieszych turystów. Teraz mam tak zwaną zagwostkę, czy skręcić na górkę i iść 12 km, czy iść szlakiem i skręcić tylko troszkę na inną górkę, gdzie jest jakieś miejsce grillowe, takie full oficjalne z lasem. Tam myślę, że będzie się dało zabiwaczyć. 20 km. No i tak myślę, że te 20 lepiej będzie zrobić, choć zrobił mi się pęcherz na nodze i w ogóle mam takie wyszczypane te stopy po dwóch dniach w mokrych butach i jeszcze to, że jest ciepło. Jakoś te altry szóstki od spodu nie wysychają. Od wierzchu normalnie, jak zawsze, a od spodu coś nie zupełnie. No, spróbuję te dwie dychy, najpierw trochę pójdę po ciemku. Tak myślę, no nie pada, to trzeba iść. Kupiłam sobie banany w ramach odzyskiwania potasu.
i herbaciane lody. Jeszcze nie jadłam lodów w ogóle w Japonii, ale herbacianych to w ogóle. Kiedyś jadłam herbaciane lody chyba w Polsce albo w Czechach i były pyszne. Zrobimy mały unboxing. Nie wiem, czy tu wolno jeść. Chyba siedzę przy niewłaściwym stoliku. Ale tak, może jakoś dyskretnie. Ale kolor! Dobra, gdzie jest moja ta łyżeczka? Gdzieś tu była. O, jest. Mam. Herbaciana. Będąc najmniejszą fanką zielonej herbaty, jestem największą fanką herbacianych słodyczy. Lody są bardzo herbaciane, rzeczywiście bardzo, bardzo herbaciane. Bolałabym, żeby robili z czarnej, ale nie ma szans. Nie, dobre. Dobrze, że zrobili śmietankowe, w sensie z mlekiem pewnie, nie wiem, co jest w składzie, nigdy się tego nie dowiem. Bo jakby był sorbet, to chyba bym nie była zachwycona. Podobne do tego KitKata. Szlak jak na zawołanie się poprawił. Ja odzyskałam nie tylko potas, ale i energię. Więc super. Był odcinek leśny. Teraz szlak się wspiął na taką skałę powyżej ogromnej rzeki, która płynie tam w dole. I jest kapliczka, która jest tak noclegowa, że gdyby był wieczór, to bym się na pewno zdecydowała. No genialna, w takiej grocie skalnej. A tutaj drewniana podłoga, drzwiczki, szybki, piękny widok, ale fajnie. Jestem teraz w Kani, czekam na skrzyżowaniu, aż się światło zmieni z czerwonego na zielone. Lecę na biwak do parku, o jest zielone, bo się zdecydowałam, że na pewno tam lecę. Pęcherz jest zaklejony i w zasadzie nie dokucza. W małych to nie jest nic wielkiego, więc to jest okej. Po południu zawsze jest ta pora, że mam więcej energii, słoneczko zachodzi. To jest moje ulubiony rodzaj widoku na szlaku. Oglądanie zachodu słońca jeszcze będąc na szlaku. No i minęłam właśnie 1500 km. Do parku zostało mi 5 km, a wiem, że miałam 6 km przed tym parkiem właśnie minąć 1500. Więc minęłam, ale nie ma warunków i nie ma czasu do robienia znaku tutaj, więc zrobię go, myślę, już na biwaku, pewnie jutro rano, jak już będzie jasno. No, mam nadzieję, że to jest dobre miejsce, także żeby was nie zostawiać znowu z widokiem zachodu słońca i widzimy się rano, to melduję, że jeszcze lecę. Nie idę do parku. Los się do mnie uśmiechnął. Zobaczcie, jaka tu jest instalacja. Jest WC, ale za tym WC jest taka wspaniała wiata. Ogromna i z takim podestem do spania. Przepraszam za te ciężarówki znowu. Podest do spania i ławeczki, i wielki dach i chyba jest prąd i w ogóle jest super. Byłam właśnie u pani naprzeciwko w sklepie i zapytałam, czy to jest okej, jeżeli tu będę spała, i pani powiedziała, że okej, że bez problemu mogę tutaj spać. Jest tylko zakaz palenia papierosów, ale ponieważ nie palę, nie jest to dla mnie problem. No zobaczcie, cudnie. A, fajnie. No to, oha, światło się będzie paliło. Dobra, trudno, to nie szkodzi, nie przeszkadza mi. Pewnie ruch się zmniejszy w miarę upływu wieczoru, jak zwykle, zresztą jest tutaj dość. No,
super. Tak się cieszyłam z wiaty, a patrzcie, w jakim miejscu wylądowałam. Pod wiatą naprawdę byłoby mi dobrze, ale pani ze sklepu papierniczego przysłała po mnie męża, przyniosła koce i zaprosili mnie do takiego budynku, który chyba jest szkołą. I jestem w sali do nauki angielskiego i alfabetu łacińskiego. Ale cudownie, będzie spokój, nie będą jeździły auta, nie będzie się zapalało światło, nie będę się obawiać, że ktoś czegoś będzie chciał w nocy, choć raczej w Japonii to się nie zdarza, ale zawsze się może zdarzyć, to też nie jest przecież jakieś miejsce z innej planety. Więc naprawdę miło, maty tatami, można się rozłożyć, usiąść na podłodze i zrelaksować się, to znaczy zrobiłam już pranie, wyprałam koszulkę i szorty. Nie ma prysznica, bo to szkoła, jest toaleta i taki duży zlew. Nie mogłam przejść obojętnie obok kranu i mydła, więc się w tym zlewie umyłam tak dosyć, no, czuć mydłem. Także fajnie. I dopiero teraz biorę się za kolację, już jest po 8. Nie będę tu gotować, bo pewnie nie chcieliby, żebym używała otwartego ognia. Mam taką zapiekankę ze sklepu, ziemniaki, makaron, parówki, ser i jakieś zielone warzywa. Chciałam do tego jeszcze zrobić jajka smażone, no ale to trudno, zrobię bez jaj. Herbatę dostałam w butelce, więc też już jest gotowa, jeszcze ciasteczka w pudełku, więc naprawdę miło. Mówiłam, że wystarczy mi ta wiata i że jest naprawdę świetna i że bardzo się cieszę, ale no, dostałam więcej niż chciałam. Jutro wybieram się do wiaty, mam do niej 33,5 km, dzisiaj zrobiłam 40,5, ale te moje nogi nie wyglądają dobrze, znaczy wyglądają ok, tylko widzę, że pod moją grubą skórą są jakieś takie punkty wyglądające na więcej niż jeden pęcherz. Mam zaklejoną tą nogę, także ten właściwy pęcherz jest tutaj jak zwykle pod przodem stopy, a jeszcze widzę, że coś takiego napięcie się zrobiło niefajnego pod tą grubą skórą, oby się nie zrobiło większe. Jutro, znaczy idzie mi się ok, tylko jakoś tak no nie zupełnie dobrze, nie? I na drugiej nodze jest to samo też. Pięta wygląda lepiej, ale pod śródstopiem trzeba było przykleić większą łatę z plastra. Jutro przykleję więcej, teraz niech to oddycha, choć pod grubą skórą jak u słonia to i tak wiele nie oddycha. Będę się tym martwić jutro. Pojutrze właściwie już jutro wieczorem nadciągnie kolejny tajfun, którego kumulacja będzie około południa pojutrze. Myślę, że wezmę sobie dzień Niro i przeczekam to w następnym miasteczku, w którym jest wiele atrakcji, ale to już zobaczycie później. Teraz się biorę za kolację i idę spać w tym wspaniałym, przytulnym przybytku. No nie wytrzymałam i zrobiłam jajecznicę, bo jednak ta zapiekanka nie jest aż tak duża, jak bym chciała, ale po to mam koc gaśniczy, żeby się nic nie stało, więc no, w miarę bezpiecznie. Także razem to wygląda tak, jajecznica i zapiekanka. Mają tu takie plansze z alfabetem i oczywiście, że na Z jest zebra. Tutaj też zebra. I tutaj zebra. Tysiąc 500 kilometrów, zaległe jakieś 9? O, 10 chyba nie. Chyba 9 kilometrów później niż miało być. Ale trudno. Grunt, że jest. Przy drodze, no cóż, nowoczesność na Kasendo nie jest już tą kamienistą dróżką, jaką było 200-300 lat temu. No trudno, tak to już jest. Będą jeszcze fragmenty tego starego Nakasendo, więc jeszcze coś lepszego niż asfaltówka z ciężarówkami zobaczymy na tym szlaku, a też nie będę na nim wiecznie.
Nocleg był super, spałam jak zabita. Za wcześnie się obudziłam, no bo zegar słoneczny każe mi się budzić 4:30 ostatnio. Ale jeszcze sobie poleżałam, zjadłam śniadanko w spokoju, pożegnałam się z panią, która nazywa się Maćko. Przedstawiłam się jako zebra, bo to najbardziej zrozumiałe tutaj jest. Przywitałam się jeszcze z mamą tej pani, no i poleciałam na północ, czyli w tamtą stronę. I lecę dalej. To chyba urząd miejski, ale co za architektura, chyba przełom lat 80. i 90. Może odporny na trzęsienia ziemi. W tym miejscu znowu muszę się do Was odezwać z OFU. Mam dwie wiadomości, jedną złą, jedną dobrą. Zła jest taka, że brakuje materiału z kolejnych dwóch dni i też był to odcinek bardzo ładny i obfitujący w wydarzenia, bardzo interesujące. I mam też wiadomość dobrą, to jest ostatni fragment, którego brakuje. Cała reszta Japonii i Tajwan ocalały, więc już dalszych moich dopowiadań nie będzie. Ten odcinek, którym szłam przez tamten cały dzień, którego początek widzieliście, był naprawdę bardzo fajny. Nakasendo funkcjonuje jako już taki produkt turystyczny, jest zachwalane i reklamowane, ale nigdy nie widuje się relacji z całego szlaku. Jak widzieliście dotąd, szlak głównie składa się z asfaltu, ale istnieją te ładne, zachowane fragmenty i odcinek między Mitake a Eno jest takim najdłuższym, najfajniejszym, najbardziej dzikim i historycznym odcinkiem na całym szlaku. To jest właściwie ponad cały jeden dzień, więc wyjątkowo długi jak na Nakasendo odcinek, na którym jest dużo tych fajnych kawałków. Ten zdecydowanie Wam polecam. Do obu tych miast, i do Mitake, i do Eny, można dojechać pociągiem, jeżeli byście chcieli. Oczywiście nie cały ten odcinek jest historyczny, ale jest właśnie dużo takich fragmentów, gdzie występują te stare bruki kamienne w pełnej szerokości, bardzo dobrze zachowane, jest ściągnięty mech, one są zadbane, także faktycznie można się przenieść w czasie. Nawet takie były różne zachowane jakieś źródełka, jakieś takie pozostałości po konstrukcji tego szlaku, bo przecież te głazy rozbijano ręcznie, gdzieś tam jakieś większe, żeby woły też mogły przeciągnąć towary po tym szlaku.
Były też kurhany i były też miejsca odpoczynkowe, były bardzo fajne toalety publiczne, w których nie spałam tym razem. I było też kilka wiosek po drodze, takich całkiem historycznych, gdzie właśnie nie było jeszcze żadnych restauracji, sklepów z pamiątkami, nie było autobusów z turystami, więc naprawdę ładnie, jakoś stara świątynia. A pomiędzy tym właśnie stare ścieżki i żywego ducha. No, spotkałam dwie osoby na całym tym szlaku tego dnia z osób zwiedzających i to były osoby, które szły tylko kawałek na najładniejszą przełęcz. Także las był fajny na tym odcinku. Były też ostrzeżenia o niedźwiedziach. Bardzo mi się podobały wiaty i miałam nadzieję na fajny nocleg. I wyszło tak sobie, bo doszłam do ostatniego parkingu przed Eną i okazało się, że tam już jest dojazd samochodem z miasteczka i że ludzie tam niestety często jeżdżą. Były ze trzy samochody, kiedy przyszłam, ale była też otwarta pergola, więc zrobiłam sobie kolację w tej pergoli, czekałam na rozwój wydarzeń. Wreszcie ci wszyscy ludzie sobie pojechali tam koło 21, a ja bardzo tym razem nie chciałam spać pod pergolą, ponieważ nadchodził tajfun. I to taki najgorszy ze wszystkich tajfunów, jakie miałam w Japonii. Tajfun, jeden z patronów prosił o wyjaśnienie, co to jest tajfun. Tajfun to jest to samo co cyklon tropikalny, tylko jest to jego nazwa we wschodniej Azji, na północno-zachodnim Pacyfiku. Tylko że ten tajfun, ten cyklon tamtejszy nie zupełnie wygląda tak jak sobie wyobrażamy, że cyklon i tak jak to jest opisywane. Czyli jest opisywane, że ma być bardzo silny wiatr, ale w Japonii nigdy nie było wiatru w czasie tajfunu. Po prostu był to głęboki niż z wielką ilością wilgoci i ogromną ilością deszczu. Po 100, po 200 mm wody na metr kwadratowy spadało w ciągu jednego dnia. To był ten następny właśnie, który szedł, na który się szykowałam. To był taki, który miał 210 mm, więc naprawdę była to masa wody i ja nie chciałam spać na dworze. Więc czekałam, wszyscy pojadą i rozbiłam się w tej toalecie. Nie było tam niestety kabiny dla niepełnosprawnych, więc zaryzykowałam i zamknęłam się w damskiej. Nikt nie przyjechał rano, tylko odwiedziło mnie takie żyjątko. Nie wiem, co to było. Myślałam, że pijawka, ale to nie była pijawka. To był jakiś, nie wiem, jakiś wrotek jakieś. Może ktoś wie, co to jest? I spało mi się tam świetnie. Poranek był już na maksa deszczowy, bo całą noc lało, już się ten tajfun zaczął. No i spływały po prostu potoki wody, cały ten parking był zalany. To też nie jest tak, że to są takie ulewne gradobicia jakieś jak u nas, deszcze nawalne. Ten tajfun po prostu bardzo długo trwa, aż to się wszystko wypada i deszcz jest równomierny, pada cały czas prawie że tak samo, w pewnym momencie jest intensywniejszy. Czyli taki, że woda na ulicy jest powiedzmy do kostek. Ale wszędzie były też ostrzeżenia, na drodze były ostrzeżenia dla samochodów, że uwaga, tajfun, i zamknięto też kolej tego dnia, pociągi nie kursowały. No i ja też nie chciałam iść dalej, bo ani tu nocować gdzieś, ani iść, bo wszystkie strumyczki, nawet najmniejsze, wezbrały i kanałami pieniła się po prostu woda, więc poszłam do Eny. Ena jest takim dużym miasteczkiem, do którego przyjeżdżają turyści i stwierdziłam, że będzie tam co robić. I było tam co robić. Przede wszystkim poszłam do muzeum, ponieważ znajdowało się w Enie muzeum Utagawy Hiroshige. Pewnie część z Was kojarzy drzeworyty japońskie, które nazywają się ukiyo-e. One były głównie robione w okresie Edo między XVII a XIX wiekiem, ale nadal są produkowane jako też pamiątki, więc można sobie taki obraz kupić. One są niesamowicie klimatyczne. Jak się patrzy na taki drzeworyt, to można się przenieść w czasie. Ja miałam w domu dwa takie albumy z
drzeworytami, obrazami dwóch sławnych autorów ukiyo-e, Hokusaja i Hiroshigego. No i właśnie tam to było, to muzeum było Hiroshigego i ja bardzo chciałam te drzeworyty zobaczyć. Wy też możecie je zobaczyć, dlatego że ich skany znajdują się w domenie publicznej i mogę je pokazać. Hiroshige tworzył, w ogóle większość ukiyo-e przedstawiała jakieś zjawiska naturalne, przyrodę, naturę, ale też codzienne, takie normalne życie mieszkańców Japonii. I to właśnie jest też ich urok, że nie przedstawiają portretów cesarzy ani takich rzeczy, tylko normalne życie i można przenieść się w czasie, patrząc na to, jak to życie wyglądało dawniej. Hiroshige malował też sceny z życia na szlaku, na dwóch szlakach właściwie, na Tokaido i na Nakasendo. Więc na moim szlaku namalował 69 stacji, tych wszystkich przystanków i do dziś można oglądać właśnie wszystkie te stacje. W opisie filmu znajdziecie linki do Wikipedii, można zobaczyć wszystkie 69 stacji na Nakasendo i również podam do Tokaido. One są naprawdę piękne. Zawsze najbardziej mi się podobały te przedstawiające złą pogodę, bo są bardzo sugestywne, bardzo obrazowe. Jak pada deszcz, to są takie kreski deszczu spadającego na słomkowe kapelusze przechodzących szlakiem ludzi. Jak pada śnieg, to wszystko jest zaśnieżone, ludzie też się kulą, drzewa są pokryte grubą warstwą śniegu, dachy domów i fantastycznie to wygląda. Ale też jest pokazane na wielu tych obrazach po prostu życie na wsi, nad morzem, nad rzeką, że ktoś płynie łodzią, że ludzie siedzą pod dachem w miasteczku i piją herbatę. Po prostu takie zwykłe sceny i można też rozpoznać niektóre miejsca na szlaku, na przykład takie miejsce, gdzie przechodziłam pod takimi nawisającymi skałami i rzeczywiście na jednym obrazie się okazało, że one są przedstawione, te głazy są tam do dzisiaj. I jak już wyszłam z muzeum, no to lało potwornie. Poszłam wtedy na pocztę, bo miałam do odesłania już większą ilość pamiątek, które mi się nazbierały, włącznie właśnie z dwoma takimi rycinami, więc wysłałam je do znajomych do Tokio. Poszłam do supermarketu, a potem się zastanawiałam, co robić dalej, bo chciałam tam przenocować. Ale stacja kolejowa była niestety na to zbyt duża. Nie było żadnej osłoniętej dobrze wiaty, w której mogłabym spać. I nawet pytałam po hotelach, ale niestety były te hotele bardzo drogie, takie po tam 200-300 zł, więc nie chciałam w nich spać. Poszłam do informacji turystycznej, to zawsze jest dobry trop. I nie rozczarowałam się, tam pracowały bardzo miłe panie. Dostałam nowy parasol tego dnia, bo mój stary parasol już się połamał przy tym tajfunie. I zostałam też poczęstowana kawą i ciastkiem. I gadu gadu, okazało się, że jedna z tych pań była w Polsce na festiwalu folklorystycznym, wyjęła ulotkę tego festiwalu, więc w ogóle, że ktoś wiedział, co to jest Polska, a jeszcze był w Polsce, niesamowite było to przeżycie. Wzbudziłam chyba sympatię, bo panie zaczęły dzwonić po różnych ludziach po całym mieście i znalazły mi darmowy nocleg. Okazało się, że z powodu tajfunu otwarto centrum ewakuacyjne, które po prostu czekało na takie gminne, na ludzi, którzy potrzebowaliby się ewakuować. I okazało się, że ja tam właśnie mogłabym się ewakuować, bo właściwie potrzebuję takiego miejsca. I tam paru młodych ludzi pracowało. Nie wiem, czy to było tak całkiem okej, że ja tam byłam, ale podpisałam taki formularz, że właśnie zostałam ewakuowana i że potrzebuję, że nic mi nie jest, żadnej pomocy medycznej nie potrzebuję. I naprawdę było tam super. Byłam jedynym na szczęście gościem, nikomu innemu nic się nie stało, znaczy mi się też nic nie stało. Miałam już zrobione zakupy, więc po prostu sobie tam rozłożyłam rzeczy. Trochę sobie pooglądałam filmy na YouTubie, bo było Wi-Fi, zrobiłam sobie kolację, pulpeciki z udonem. To jedna z najtańszych rzeczy, które można sobie w Japonii zrobić.
kosztuje kilka złotych. No i świetnie mi się tam spało, świetnie wypoczęłam i następnego dnia pogoda się zupełnie odmieniła. Tajfun zawsze bardzo gwałtownie odchodzi i nie pozostawia jakichś takich mgieł za sobą, po prostu nagle się kończy i z reguły po nim następuje też wiatr właśnie. To jest inne, odróżnia się od definicji cyklonu, którą można znaleźć właśnie. Ten tajfun japoński przynosi wiatr dopiero po odejściu tajfunu, jak już nadchodzi wyższe ciśnienie i po prostu zrywa się ten wiatr i przez jeden dzień jest wichura. I wszędzie było widać ślady przejścia tajfunu, ale mieszkańcy są tam chyba przyzwyczajeni, bo wszystkie cieki wodne są skanalizowane, ta woda bardzo szybko odpływa do większych rzek i do oceanu. Ale ludzie tak mieszkają tuż obok tych rzek, więc gdzieniegdzie musieli postawić worki z piaskiem. Ale tak, to się na pewno różni od tego, co mamy u nas. W Europie wszyscy się starają magazynować wodę. Te wszystkie kanały są już dosyć powszechnie uważane za coś złego i odprowadzanie wody. Wszyscy już wiedzą, że powoduje wielką falę powodziową. U nas tej wody jest za mało, a w Japonii tej wody jest za dużo, no i oni jednak odprowadzają. Na razie nie mają potrzeby zatrzymywania tej wody, więc fala powodziowa jest ogromna, pędzi i szybko znika. Domy też zawsze były takie raczej prowizoryczne, więc pewnie nie było żal, jak coś się stało z powodu trzęsienia ziemi czy właśnie powodzi. Tak, myślę, że tak było. Tego następnego dnia już nie było tak znowu ciekawie za Eną. Raczej była wędrówka drogami, ale aż do Nakatsugawy, kolejnego miasteczka na Nakasendo, które ma dużo pozostałości starych budynków, dużo tego klimatu, atmosfery z XIX wieku, dużo drewnianych domów i jeszcze nie jest tak bardzo skomercjalizowane, ale jest zadbane i różne są tablice informacyjne i w ogóle jest to fajne miasteczko, była też bardzo galeria taka bardzo duża z wielkim supermarketem, tam sobie zrobiłam większe zakupy. No i poszłam do informacji turystycznej, bo trochę mi się już znudził ten asfalt, ile można. Miasteczek już historycznych kilka widziałam i tego Nakasendo też, więc stwierdziłam, że chcę iść w góry i ponieważ tak blisko już były Alpy japońskie, chciałam skręcić w Alpy japońskie. W taki masyw mniej śnieżny, bo w czerwcu wciąż jeszcze w Alpach leżał śnieg, więc nie mogłam się pakować w te najwyższe góry, ale chciałam takim średnim masywem pójść. Potrzebowałam jakiejś mapy, bo o ile na mojej aplikacji w mapach CZ jakaś ścieżka była, to nijak nie było wiadomo co z wodą, a schroniska jeszcze były o tej porze roku zamknięte, bo jeszcze śnieg i nikt nie chodzi, więc nie było mowy, żeby pozyskać wodę w schronisku, więc musiałam się czegoś dowiedzieć o źródłach. Ale niestety w tej informacji turystycznej zaproponowali mi tylko sąsiednią górkę, na którą był jakiś szlak i nic nie wiedzieli o tych szczytach, które były dalej, nic nie wiedzieli o żadnym szlaku, nie potrafili nic powiedzieć o mapach. I o źródłach też nie, więc nie dowiedziałam się niczego i postanowiłam po prostu zaryzykować. To dopiero miało być za 2 dni, więc cóż, tak jak zwykle postanowiłam martwić się później, zjadłam lody i poszłam dalej. I ten następny odcinek z Nakatsugawy najwyraźniej jest już bardziej popularny. Tam spotkałam więcej osób i coraz też było tak bardziej zadbane, więcej miejsc noclegowych. Widać było jakieś takie małe ryokany, małe knajpki, gdzieś sprzedawali lody, ale wciąż nie było jakichś dzikich tłumów i był naprawdę ładny odcinek brukowany w lesie. Aż doszłam do Magome. I jak doszłam do Magome, nie mogłam uwierzyć swoim oczom, co tam się działo. Po prostu jak na rynku w Krakowie. Tak strasznie było tam dużo ludzi. Magome Tsumago to jest bardzo taki popularny odcinek na Kasendo. Jeżeli ktoś mówi, że szedł na Kasendo, to prawdopodobnie szedł właśnie tym fragmentem.
On jest rzeczywiście ładny, jest bardzo zadbany, jest tak trochę jak w skansenie, ale nie sposób tej atmosfery tam poczuć ze względu właśnie na to, że tam jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo sklepów z pamiątkami i to dość wszystko bardzo kosztowne, więc nie, tego odcinka raczej nie bardzo polecam. Nie jest tam dużo lepiej niż na tych wcześniejszych, które opisywałam pod względem ilości obiektów historycznych, a właśnie nie zaznacie tam raczej spokoju i nie posiedzicie sobie sami na ławce podziwiając architekturę, więc Magomet Sumego raczej nie. Nagrałam tam wiele fajnych ujęć, niestety one przepadły, ale no cóż, na innych kanałach na YouTubie na pewno znajdziecie wiele relacji z tego odcinka, więc może strata nie jest taka wielka. A przy okazji jeszcze wspomnę, że jadłam tam oczywiście nie kupioną tam, tylko wcześniej na Katsugawie rybkę z fasolą azuki. To jest taka bardzo typowa japońska przekąska. Taki gofr właściwie, tylko bez cukru pudru, ale słodki, właśnie ze słodkim fasolowym nadzieniem. I powiem wam, że to było pyszne. Kosztowało 5 zł w przeliczeniu. To była najtańsza rybka, jaką jadłam w Japonii. Można znaleźć droższe. Ale tak, to mi się podobało, ta rybka. I właśnie potem szłam do Tsumago. No cóż, no były tam widoki leśne, była przełęcz i weszłam już na teren prefektury Nagano, czyli takiej bardziej kojarzącej się z zimą i prawdziwymi górami. Był ładny odcinek nad strumieniem, jakaś taka darmowa herbaciarnia, która już była zamknięta, bo było późno, były tam wpisy różnych ludzi z różnych krajów, więc dopisałam tam też Polskę. Zaliczyłam kilka wodospadów, było jakieś obejście z powodu kolejnego osuwiska, ale ten odcinek z wodospadami był naprawdę ładny. A wieczorem, no nie chciałam iść do Tsumago, samego centrum, nie chciałam oczywiście nocować w żadnym drogim miejscu noclegowym, a tamte naprawdę były kosztowne, choć na pewno bardzo ładne, bo przez drzwi widziałam jakieś takie wnętrza historyczne też, więc fajnie. Ale właśnie nie chciałam tam być, więc w tym momencie właśnie zeszłam z Nakasendo. Stwierdziłam, że mam go dość i skręciłam w kierunku wschodnim na coś, co na mapie również było szlakiem, tylko że w rzeczywistości nim nie było. Skręciłam w taką drogę, miał odbić szlak na most. Znalazłam miejsce parkingowe, gdzie ścieżka miała odbijać nad rzekę i okazało się, że tego mostu już bardzo dawno nie ma. Ten most runął, nie wiem, dobre 50 lat temu, bo były tylko takie resztki betonowych wsporników tego mostu. Nic tam nie było, szlaku nie było, ale było już późno i to było też jedyne miejsce, w którym mogłam rozbić namiot. Więc na takiej skarpie bardzo stromej rozbiłam namiot w lasku bambusowym, który bardzo, bardzo szeleścił i poszłam spać. Obudziłam się jak zwykle przed 5, chyba koło 4:30 i wtedy nastąpiło chyba najdziwniejsze wydarzenie z całego mojego przejścia Japonii, bo nagle pojawił się tam jakiś facet, który miał w ręku kij i włożył ten kij do przedsionka mojego namiotu. Prawdopodobnie myślał, że ktoś wywalił tam jakieś śmieci, albo nigdy nie widział takiego namiotu, jaki ja mam, bo to jednak nie jest taki typowy namiot, który się wszystkim na świecie kojarzy z namiotem, więc może po prostu sprawdzał, co to jest. Więc ja się to oczywiście przestraszyłam trochę, no ale otworzyłam drzwi namiotu i ukłoniłam się, uśmiechnęłam, powiedziałam dzień dobry i takim przepraszającym tonem, że tak sobie pozwoliłam zabiwakować. I on tam coś odmruknął, chyba nawet jakiś good morning i natychmiast poszedł. Ale to, co było dziwne w jego odejściu, to było to, że on wcale nie poszedł w górę z powrotem tą ścieżką, którą ja przyszłam, tylko skręcił w kierunku urwiska i zniknął na tym urwisku. Nie wyobrażam sobie, jak można było tam przejść. Ja się nawet bałam, że jakby padał deszcz, to mój namiot mógłby się osunąć do rzeki, a to było bardzo wysoko. Więc naprawdę to było dziwne, jak jakaś zjawa, jakiś upiór po prostu wziął i zniknął. Poszłam tam potem patrzeć, gdzie on mógłby pójść,
Ale nie wiedziałam, więc albo była to zjawa, albo po prostu ten człowiek od wczesnego dzieciństwa wspinał się po tym zboczu, chodził na ryby i był w stanie tam się jakoś wspinać. Ale to był starszy facet taki, no nie wiem, pod 80 chyba. No nie wiem, bardzo, bardzo dziwne. Ja nie jestem jakaś tam przesądna ani coś, ale to było dziwne. Po prostu pojawił się i zniknął. A ja bez śniadania ruszyłam na szlak, bo nie chciałam tam przebywać zbyt długo i po prostu zjadłam śniadanie kilka kilometrów później gdzieś tam na jakimś parkingu i udałam się w kierunku czegoś, co było, okazało się kolejnym takim szlakiem, odnogą pewnie jakąś na Kasendu albo innego szlaku, który gdzieś tam sobie w kierunku jakiejś miejscowości biegł w dawnych wiekach, bo przecież nie tylko Kioto i nie tylko Tokio potrzebowały jakiejś formy komunikacji. I ten szlak, który właściwie biegł drogą, doprowadził mnie do stacji tego szlaku. To była Odaira-juku i tam było wiele zabytkowych domów. Tam sobie siadłam i tam mnie olśniło, że warto byłoby wymienić kartę w aparacie, ponieważ prawdopodobnie już jest na tym poziomie, że się zapełniła i grozi awarią. Awaria nastąpiła wcześniej, czego ja nie wiedziałam, ale w każdym razie wymieniłam kartę i odtąd wszystkie materiały z Japonii będą już w całości.